Witam. Jestem Marek. Chodziłem ze Stefanem do jednej klasy w gimnazjum greckiego w Warszawie. Stefek urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Mazowsza i Podlasia. W 1920 roku poszedł do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a 3 sierpnia 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Słyszałem, że kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. Był niezwykle pracowity i zdolny. W 1929 roku uzyskał doktorat na podstawie rozprawy prawa rodziny, kościoła i państwa do szkoły. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Działał też w redakcji Ateneum Kapłańskiego. Od 1932 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.